Cześć moi drodzy, dzień czwarty. Zmęczenie dopadło mnie przynajmniej dzisiaj, ale co? Ale dajemy radę, dajemy radę. Dzisiaj rozpoczynamy, zobaczcie, z wagonika. Jedziemy sobie z Madonny do Grozę. Grozę czy Grozę? Grostę. 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 No, bo będzie poprawka. Grostę. No i co? Pogoda? Ile? 10,5 było, nie? Na wyciągach? Dzisiaj trasy słabo przygotowane. Fatalne. Fatalne są trasy dzisiaj, dlatego że jest chyba ciepło i nie ratrakowali w nocy. Ta dziesiątka, którą żeśmy wam pokazywali w poprzednim vlogu, no to generalnie jest tak smudzona, że ciężko było po prostu nią jechać. Ale Hubert z Madzią mają kijki, wczoraj sobie kupili, więc dostali nowe te, nowe moce. Madzia grajdówka, jak F1. No Madzia dzisiaj odblokowała skryte umiejętności. Ja tak, słuchajcie, tak jadę sobie tam już tą autostradą, tu na dół do Madonny, a tam... I patrzy się Madzia. A tak krzyczy, jak no. Jedziemy. Uśmialiśmy się. A my nie słyszy. Nie. Ja tylko staw, także wiesz, słyszę, nie? Zobacz, jak ładnie, Hubert, pokaż, popatrz. Fajnie się łączą. Wczoraj żeśmy nagrywali z tej kanapy, mam taki plik też. To możesz załączyć, Hubert. Z tej kanapy właśnie przycinamy tą. Więc słuchajcie, upodobaliśmy sobie tą Grostę. Bo tam fajne te traski są. Są i czerwone, i niebieskie. Pytacie, czy na każdego umiejętności? Tak, na każdego. Dla każdego. Mnóstwo dzieciaków, mnóstwo szkółek. Ale też kto słabiej jeździ, jak najbardziej sobie poradzi. Przerywamy nasz zjazd. I co? Ważny komunikat mamy do ogłoszenia. Bardzo ważny, bo właśnie w tym roku mija 5 lat od utworzenia naszego kanału YouTube Jacaki Życie na Maxa. I z tej okazji organizujemy nasz urodzinowy zlot 24 do 26 maja. Gdzie? Kemping Molo Resort, więc już serdecznie zapraszamy. W komentarzu przypięty będzie link, gdzie będziecie mogli wejść i zakupić bilety. I nie wyobrażamy sobie tej imprezy bez was. Także na górę i ja na chwilę zjeżdżam do... boksu. Do pubu. Do boksu. Marcin, towarzyszysz? Rozumiesz, no umiesz namówić, ale namawiał, słyszeliście? Cały czas mnie namawiał. Tak. Opierałem się, ale mogłem. No, jedziemy do pubu, bo musimy nam jedną rzecz załatwić, potrzebujemy internetu, więc 15 minut przerwy na coś też jakieś tam napoje trzeba uzupełnić, płynie trzeba uzupełnić. Tak. Woda zawsze. Asia, jak wasze samopoczucie? Świetne. Rzek zawsze świetne jest po prostu. Tak? Nie tak. Mogliśmy wstać po prostu. Słuchajcie, nasze to jest nawet dzisiaj rewelacyjne. Jechaliśmy z kibucem, z Giovannim. Typowy Włoch, słuchajcie. To buongiorno to jest tak otwarte, że człowiekowi od razu się banan na ustach robi. Do tego włoska muzyczka, bardzo głośna. Nie, to nie jest italo-disco, bo to jest jakiś tam cukero i tak dalej, więc ta muzyka jest taka fajna, na spokojna. Na pełny regulator? Tak, ale pięknie, tam pół autobusu sobie śpiewa. No słuchajcie, Italia! Na wycieczkę, słuchajcie! Kiedyś pamiętam, że ktoś komentował, że nie lubi z kibusami jeździć, ale ja uważam, że klimat jest fajny, nie? Raz trzeba nie trochę powalczyć, raz trzeba się dobrze zaprzeć, bo jak się kierowca wkurzy, to po prostu tak śmiga po zakrętach, że spada. Na dwóch kołach, nie? Tak, szczególnie ten ostatni wczoraj. Tak, on ma nawet wyraz twarzy, że się strach wsiadać do niego. Tak, on po prostu jest za karę. Ale włosy dęba mu stoją, bo on chyba te zakręty tak przeżywa. Wczoraj nie chciał nas wziąć, bo myślał, że my chcemy wieszone jechać na stoki. I nie interesuje go, że traska przechodzi na przykład koło kempingu, widzi ludzi z nartami, to pokazuje, że nie. A my jak to, że nie? I przystanek. Tu pali z wodogami. Gdzie? Musieliśmy na ulicę wybiec. No tak. Na ulicę wybiegli. To była awantura na migi. Tak. Ale panie, jak się wsiadaliśmy, to się nawet uśmiechnął. Tak, już kojarzył nas. Tak. Więc dzisiaj już będzie pamiętał tą jesteśmy niebieską kurtkę. Jesteśmy jego funklami po prostu już teraz. Powiem wam tak, że naśmigaliśmy się przez te 3 dni już niesamowicie, a Hubert mówi tak, że nic by nie pojeździ. Bo jest młody, niewyczerpany. Nie no, można było więcej, nie? A ty sobie zegarek odpaliłaś? Tak, odpaliłam. No, codziennie koło jakieś 40 km jest zrobione. No. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. To nie jest dużo. Nie. Znaczy mi się wydaje, że w Serpał zrobiliśmy więcej, bo były dłuższe trasy. Tu są krótsze trasy i po prostu częściej trzeba się przesiadać i na to schodzi. Dłużej w kolejkach. Dłużej w kolejkach. Bo w Serpał, jak widzieliście, jak nie widzieliście,
to się cofnijcie do vlogów z tamtego roku. Jest infrastruktura dużo bardziej nowoczesna, rozbudowana. Te kolejki strategiczne są ósemki, jadą dużo szybciej, więc nie ma takich przestojów. A tutaj wszystkie te kolejki strategiczne, gdzie są największe kolejki, są czwórki, jeszcze wcale nie jadą tak jakoś mega szybko. Więc, no tu na Grostę, zobaczcie, wagonik sześcioosobowy. Gdzie tu powinien być naprawdę, kurde, wagonik, gdzie powinien tych ludzi wysyłać. Targać do góry, bo to... I tak samo na tych właśnie przeprawowych trzeba w kolejce postać 15 minut czasami. No a na powrocie Magda mówiła i ten gość mówił, że 45 minut staje. Są na przykład trasy, już nie pamiętam numerka w tej chwili, świetna trasa, świetnie wyglądała, ale no nie pojeździsz nią, ona czerwona była? Czerwona, ale naprawdę świetna trasa. Praktycznie pusta, no bo jak zjeżdżasz na dół i musisz stać w tej kolejce z pół godziny nawet, no to nikt nią nie jeździ, no bo po prostu szkoda czasu, tak? A traska naprawdę super. Człowiek nie może wydolić. Naszą akcję, ledwo tu siedzimy. Ja zdążyłam wypić tylko tyle. Chłopaki mają pół piwa. Hubert to nawet jeszcze kuźwa nie ruszył swojego, ale już do mnie mówi: mamo, bo my w restauracji ciągle siedzimy. A my już zabrali. Ale to jest w ogóle całkowita manipulacja, bo powiedziałem, że mama, żeby nagrała update'a, że siedzimy w restauracji jak zwykle. Także całkowicie przeinaczyła moje słowa i sens mojej wypowiedzi, żeby wyszło na jej. Tak. No oj, tak oj, oj, ale to jak to ma być? Po mojemu jak zawsze. Siedzimy tutaj, bo no myśmy się troszeczkę przeprawili, więc troszkę odpoczynku się nam należy, a poza tym, no tak jak mówię, no dla nas narty to jest przede wszystkim świetny relaks i świetna zabawa i to o to tutaj chodzi, żeby po prostu było fajnie, tak? Z przyjaciółmi, tak. Ale oczywiście za chwilę ruszamy i pociśniemy i później znowu jak będziemy mieć ochotę, to zrobimy przerwę, a jak nie, no to... Na panini. No to będziemy cisnąć dalej, nie? Tak, panini tak. I dalej. Wczoraj też jak tutaj siedzieliśmy, słuchajcie, to ja musiałam siedzieć w kasku, musiałam być pozapinana i no było super, ale było dużo chłodniej, więc dzisiaj się po prostu pierwszy dzień relaksuje, że tak naprawdę świeci na mnie słońce. Bo muszę zrobić Mareczkowi zdjęcie. Marek, pozdrawiamy Cię, pozdrawiamy. Mario robi teraz fotę, muszę ładnie wyglądać. Jeszcze chwilę posiedzimy, no i lecimy jeździć dalej. Właśnie Mariusz z Marcinkiem przynieśli nam jedzonko. Co nam kupiliście? Nie miałem takiego kotleta. Z cebulą pieczoną, z serem, ketchup, majonez i tam co było jeszcze? Papryczka pieczona na grillu. I kapusta pieczona. I kapusta pieczona. Rewelacja. A drugie? To jest bekon, ser, no i te dodatki wszystkie. Cebula, papryczka i kapustka kieszona. Mega. Ale jest dobre? Ojej, jakie dobre. Ojej, jakie dobre. Normalnie jest takie mięciusie. Zobacz, jest wszystko takie mięciusieńkie. Takie plasterki są. Bekon? Mhm. Bekony takie przepyszne. No i słuchajcie, ja pierwszego gryzka też odgryzłam. I chcę wam powiedzieć, że dużo smaczniejsze jest to jedzonko niż to, co wczoraj zjedliśmy. Tak. Więc naprawdę lepsze. Zdecydowanie. No a nasza młodzież pojechała, więc muszą się obejść smakiem. To stwierdzili, że za długo siedzimy tutaj. Dojechaliśmy do
Nube d'Argento i będziemy robić zaraz przeprawę. I jedziemy sobie właśnie taką starą dwójką, która porusza się bardzo wolno. A robimy to tylko dlatego, że potrzebujemy się dostać tam do tej kolejki. Nie wiem, czy to widzicie, bo na taką odległość ta kamerka nie będzie, tak. Ale mniej więcej do tego miejsca, z którego się w to miejsce, gdzie jesteśmy obecnie, rano dostaliśmy. I mogliśmy to zrobić na dwa sposoby. Albo tym krzesełkiem, którym jedziemy właśnie, albo mogliśmy lecieć tu, tak jak ci wszyscy ludzie, nartostradą. Tylko tą nartostradą wjechaliśmy we wtorek. Jest fatalna, tragiczna po prostu. Jest zerowe nachylenie, cały czas się trzeba odpychać, więc nie jest to w ogóle przyjemne. I wyjedziemy sobie tutaj do góry i zjedziemy sobie czerwonym odcinkiem na dół pod samego dole. I tam prawdopodobnie czeka nas chwila odsiadki, bo takie już pogróżki słyszeliśmy od niektórych, że kolejki 40 minut nawet mogą, do 40 minut nawet mogą być. No ale zobaczymy. Dzisiaj przedostatni dzień, jeszcze jutro nam zostało trochę i niestety lecimy do domku. I musimy wykorzystać to na maksa. Tak, dokładnie. Wszystko co dobre szybko się kończy. Dopiero się człowiek, dzisiaj czwarty dzień, dopiero się człowiek rozjeżdża, no nie? A tu już trzeba jutro kiki kończyć. Kiki dają powera. Właśnie, jak ci się, jak kiki ci zrobiły? Lepiej ci się jeździ? No, dużo lepiej. Dużo lepiej, nie? Także jak ktoś jeździł bez kików, tak jak my, to może sobie kiki sprawdźcie, bo naprawdę... Znaczy, mnie tutaj zaszokowało to, że tu nie ma żadnej osoby jeżdżącej na nartach bez kijek. Bez kików, no. No i też Roberto mówił, że to sobie daje. No więc daje. Uwierzyłam. Dużo daje i do pozycji i tak dalej. Madzia teraz jest rajdówka mała. Ją. Trzeba go gonić. No. Żeby go nie zgubić. Nie dość, że jedziemy wolno, to jeszcze co chwilę stoimy. Włochy, no Włochy. Przynajmniej nam ładnie słoneczko świeci. Bo gondolę masz tu, nie? Tu. Chyba my nie tu pojechać. Jak nie, no to trzeba będzie wyjechać wyciągiem jeszcze raz. Żeby tędy nie leciał.
Hop, Madzia, dawaj! Cyk! Super! Wyjechaliśmy tą gondolą. Jesteśmy w tym miejscu. Mam nadzieję, że widać, a nie pokazuje powietrze. I musimy lecieć 49, 46, 45. Później wyciągiem tutaj, wydostać się do góry szóstką. I tu jesteśmy na takim punkcie i tu sobie już możemy jeździć wszędzie, bo my tą 26 lecimy na dół, czyli tu ten ośrodek to jest to, co już znamy. Ja mam 26, jego najstarna. To jest wyciąg. Teraz ta jest pusta, a ta jest full, nie? Ej, nie wróć! Nie? Ej! Tato! Magda! Dotarliśmy właśnie tutaj z powrotem w to miejsce, co w pierwszym dniu jeździliśmy, czyli tu jest ta trasa 12. Kolejka w sumie była taka... Transferowanie wielka. No, to szybciutko poszło. Do wytrzymania, więc szybciutko wydostaliśmy się, no i jesteśmy tutaj po naszej stronie góry. Dobra, jedziemy. 12 przed nami. No i mówiłem... Co? O nie. Kijak został zostawiony. No i jak widzicie, dojechaliśmy już do nas na punkt początkowy. Ej, tak straszyli tą przeprawą. No, szybciutko poszło. Kurczę. Ale może dlatego też to tak idzie, bo ustawia ludzi w kolejce, a nie, że puste wagony jadą.
towar będą ładować kolejką i do góry wyjedziemy. Wróciliśmy, słuchajcie, do kamperka, jesteśmy już, ale jesteśmy głodni i zmęczeni, więc nawet zanim pójdę do łazienki, zanim cokolwiek zaczynamy ogarniać, to ja tu złapałam, słuchajcie, i robię nam od razu zupę moją tradycyjną. Zaczęła się tutaj podgrzewać, ja już ją miałam, o Boże, jak ja wyglądam, Mario, nic mi nawet nie mówisz, tak mnie nagrywasz, Jezus Maria, ja złapałam tak włosy, żeby mi do garka czasem nie wpadły. I słuchajcie, ona jest już w domu podgotowana, miałam ją zapasteryzowaną, teraz szybko tylko reszta dodatków poleci i będziemy wsuwać, a że Asia i Marcin musieli pojechać, zobaczcie, nie ma ich, musieli pojechać zrobić serwis, no to ja szybciutko za ten czas gotuję tą zupę dzisiaj u nas, bo u nich trochę, więcej miejsca, także przerzuciliśmy się z gotowaniem do nich, ale żeby wyręczyć czasami drugą stronę, no to dzisiaj zrobię u siebie. No to zupka ugotowana. Chłopaki, słuchajcie, poszli i noszą wodę do kamperów. Hubert już chyba jeden bajaczek wlał. O, i poszli, bo akurat nie mamy w łazience wodę tylko i stamtąd znosimy. Zobaczcie, jak ładnie jest jeszcze. W zasadzie jest godzina, która 16:54. Czyli troszeczkę kamperów nowych dojechało. Mamy nowych sąsiadów, ale głównie, słuchajcie, z Włoch. Mieliśmy wczoraj znajomych tu z Polski, ale ci już pojechali. Byli tylko na jednym dniu. Hubertowi pan z kempingu chyba pokazuje, że jest jeszcze jakieś inne miejsce, gdzie można ten... Co, Hubert, będziesz miał bliżej? No, jest lepszy kran tam. Aha. Bo tam taki wąż był, a nie trzeba z węża brać, tylko... A, widzisz, no to dobrze, to jak pan powiedział, to dobrze, nie? No i robimy dolewkę kolejną. Ile wlewasz? Ile wlewasz już? Drugie. Jeszcze za dwie pewnie. Jeszcze za dwie, nie? Ale ten, chodź, bo jest zupa ciepła. Wchodzimy do restauracji. Normalnie do kuchni, Nasza pani restauratorka. Ale dzisiaj jest Asia restauratorka. Tu mamy... Ja jestem tylko kucharz od zaplecza, to widzisz, nie ma fryzury, nie ma nic, nie ma wdzianka. No ale, ale siedzimy, słuchajcie, tu w tym kamperze, bo on ma naprawdę dużo miejsca, jak się ten fotel odwróci. Ten stół, to tu w 6 osób spokojnie można siąść. No, wiecie, nasze... by się zmieniło. No, no wczoraj jeszcze jakby młodzi przyszli, była Gosia ze Sławkiem, to jeszcze dwie osoby by... Weszły śmiało. Spokojnie. Dzień dobry, już otwarte, można dokonywać zamówień. Zapraszamy. Tak, śmiało poproszę. Dobra zupa. Dzisiaj. Żebyś wiedział, co zamawiać. Danie dnia cię jest dobre. Boję się odzywać. Danie dnia jest dobre cię. A się. Dobra, kuchara zupę nalała. Głodomory pierwsze jedzą. Marcin głody? Jasne, i to jak? Ja też. No to słuchajcie, smacznego. Tak, czy nie minęło 3 minut? No widać, że wszyscy nie minęło 3 minut. Hubert, jak cię opaliło z jednej strony. No,